Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku tylko dlatego, że musimy zrobić kolejne podejście pod legendarny log. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie sporo komentarzy. No i oczywiście, kto nie subskrybuje, ten nie klika ten przycisk czerwony. No i lecimy tak naprawdę. Dzisiaj mamy drugi dzień legendarnego lochu. Wczoraj odbył się taki dosyć kiepski live'ik, powiedziałbym, bo byłem mega zmęczony po pracy, więc mało co kontaktowałem, no, ale zrobiliśmy po jednej legendarce na magu, no i na wojowniku. Dzisiaj będziemy sobie robić tutaj na tym odcinku drugą legendarkę na woju, no i zobaczymy, co tam nam wypadnie. Dzisiaj dostaliśmy z kalendarza kamień, więc okej, od razu sobie to wrzucamy. Na pewno też od razu zamieniamy sobie runy tutaj na naszym nowym nabytku. Tu od razu go wrzucamy. Ten wrzucamy do toaletki i od razu sobie odzyskujemy klejnocik. Wrzucamy go tutaj i ulepszamy razy 10, czyli standardowo. Na razie nie wypadły nam jakieś bardzo, bardzo ciekawe itemy. Co prawda kilka tutaj już epików poleciało, ale to jeszcze szału jakoś nie ma. Co my tu dostajemy? Duży klejnot na wszystkie staty. Zobaczmy, co to będzie i jakie statystyki on nam tutaj swoją osobą będzie prezentował. 697 to jest dość ciekawy klejnot, ale zostawimy go na razie. No bo tutaj już powoli pachołki będą ubierane. Już tutaj wczoraj Barbar dostał budki 632, bardzo fajne, więc jeszcze czarny gemik 706, więc tutaj już czekamy właśnie na wszystko, żeby tutaj sobie poubierać pachoły. I co, myślę, że możemy odebrać sobie warciochę. Możemy sobie zakręcić kołem. Może dostaniemy coś ciekawego. Na razie dwa jedzonka. Trochę golda. Jest trzecie jedzonko. Trochę złomu. Znowu gold. Jest trochę grzybów. No nie najgorsze. Nie najgorsze tutaj to koło. To od razu do sprzedania. To do rozmontowania. To na razie niech zostanie. Ale podejrzewam, że i tak się tego pozbędziemy. Teraz tak, walki pupili, tutaj chyba miałem do zrobienia. Tak, dokładnie. Jak tu wygląda aura w toalecie? Bo to już jutro. No jutro będziemy musieli stracić 25 many. Niestety. Więc jutro sobie spuścimy kibelek na 28 poziom. Chcemy sobie spróbować Hadesa, bo ja teraz podjąłem decyzję, że tornada nie będę bił, dopóki jest ten legendarny lot. Więc tutaj, żeby się nie zapchać itemami drogimi, i tak wczoraj już dość sporo itemów musiałem sprzedać. Tutaj oczywiście to możemy wywalić do kociołka, tu się opróżnić, tu kolejny item, tutaj jeszcze jeden i tu jeszcze jeden. A czy tu mam coś? Nie. To jeszcze trzy itemki mam do wiedźmuchy od razu. No i myślę, że wchodzimy do tego legendarnego lochu. Wczoraj zakończyłem na 23 pozycji. I teraz mam nadzieję, że pójdzie nam troszkę lepiej. Chociaż nie mamy dużo kluczy, więc tutaj może być delikatny problem z tym, więc musimy parę razy sobie powalczyć. Tutaj mamy bossa, więc na pewno fajny bossik. Musimy sobie troszkę nafarmić kluczyków, żeby do klucznika wejść z odpowiednią ilością kluczy. Więc tutaj musimy iść w tą stronę. O, i dostaliśmy debuffa. Fajnie, fajnie. To od razu idziemy tu. O nie, najgorzej. Najgorzej. Tracimy dwa klucze, ale dostaniemy epika. A, fajnie. Miniemy, no i co? Kluczniku, dasz mi coś za darmo? Nie dasz mi.
koniec, idziemy dalej. Idziemy dalej, niestety. No to ta próba nie będzie zbyt dobra. Musimy tutaj już uciekać. Jest ta trzecia komnata, niestety się nie udało. Więc tutaj próbujemy dalej. Kurde, znowu debuff. Szanse na ucieczki. Dobra, to nie jest najgorszy debuff jeszcze, jaki może być. Bo teraz i tak planuję trochę powalczyć. Bo nie mam kluczy. A 10 razy? Spoko. No to kolejne takie fantastyczne podejście nam się szykuje. A co to jest? Klaciocha. Dobra, plecak pełny już. No dobra, to tu sobie to rozmontujemy. Tutaj plus 19 na siłę, więc to możemy wrzucić nawet tutaj. To jest na wszystkie staty, więc pewnie pójdzie do rozmontowania. To sobie rozmontujemy. Lecimy dalej. Pokaż, co masz w środku. Brońkę. Brońka może być ciekawa. Tutaj musimy atakować. Tutaj co? No niestety dostaniemy obrażenia. Spróbujmy uciec mimo wszystko. Dobra, nie udało się. No lipa. Lipne to podejście kolejne znowu. No cóż, złoty pokój. Lawa. No fajnie. Dobra, tu ominiemy. I tu znowu musimy wykorzystać klucz i co? Chociaż odrodzonko życia. To sobie możemy powalczyć, bo i tak nam odrodzi życie. Dobra, weźmy jeszcze jeden klucz i chodźmy na bossa. Wiedźma, bossem. Rękawice dostaliśmy. To już jest czwarte podejście, naprawdę. No to przydałoby się, kurde, teraz już przejść jak najdalej bez straty życia, więc spróbujmy uniknąć paru przeciwników. Tu musimy otworzyć. Tu idziemy w tą stronę. Cztery klucze to troszkę mało, więc musimy mimo wszystko zaatakować. Daj mi klucz. Dobra, piąty klucz, więc teraz możemy sobie uciekać. Mam nadzieję, że się uda. Kluczniku. Mam mało życia. Te dobre buffy. 4 to nie. No, kolego. Kolego drogi. O, dziękuję. Od razu idziemy tu, bo łapiemy klucze. Żeby później mieć trochę prościej. A wejdźmy w złoty pokój. Zrzuciło nas za bossa. Tak, za bossa nas zrzuciło. No to ciekawe. Ale przeżyliśmy. To też ciekawe. A, bo to zabiera nam znaczącą ilość HP. No tak. No to mamy 7 kluczy. Więc, kurde, może jakimś cudem. Super, mogłem nie otwierać skrzyni. Ale teraz jesteśmy przy kluczniku. Więc może jakoś damy radę przejść. 5 kluczy mamy. Więc bierzemy oczywiście to, co jest nam najbardziej potrzebne. Tylko mam nadzieję, że to znajdziemy w miarę sprawnie. 4. To nie 4. Nie chcę 4, chcę 8. Kolego. A dobra, nie będę już szukał, bierzemy 4. No jakoś sobie poradzimy. Złoty pokój, rymowanka, ataken. Dobra, dziękuję. Plecak pełny. To rozmontuj sobie to. Rękawice plus 8, ale słaba runa. Więc podnosimy dziada. Oddawaj kluczyk. No i teraz już musimy uciekać.
ja chcę tutaj brać buffa. Nie, na tym poziomie już nie będę brał. A tutaj pójdźmy w drzwi może, spróbujmy poomijać trochę epic, okej, okay, jakieś budki. Tu jest coś słabego, to możemy rozmontować jeszcze. Tu musimy iść w potworka. Niestety dostajemy obrażenia, tutaj idziemy też w potwora. Tutaj dostajemy 10 milionów golda, 3 klucze, trochę mało. No ale dobra, spróbujmy. Tu już musimy ominąć. Dobra. O, w ostatniej chwili się pokazał stworek, więc myślałem, że tam nikogo nie ma. Ominiamy. Omijamy. Nie mam klucza, kurde, debuff na koniec jeszcze. No i nie przeżyjemy bossa. Aha, najgorzej. Najgorzej, że nie przejdziemy bossa. No i kurde, na 6 podejść. No i teraz najlepiej opłaca się brać całe życie, no bo za 60 grzybów połowy nie chcemy, no to wiadomo. No i zobaczmy, co dostaniemy z tego rana. O Jezu, to była tragedia. Ale przynajmniej dostajemy deskę sedosową. Przynajmniej o, i fajnie się zaczyna kolejny run. To jak nie mamy ucieczek, to od razu bierzemy to. I super, super, fajne debuffy na początek. Dobrze, że i tak na początku chcę atakować po klucze, więc to mi jakoś wielkiej różnicy nie robi. Więc tutaj po prostu sobie poatakuję. Nazbieram kluczy na już kolejny run. Tyle. Tu musimy wejść tu. To jest w ogóle pas. Łączna odporność 20%. To sobie na pewno wymienimy jutro. To sobie możemy rozmontować, więc to idzie tu na górę. A my tu dostaniemy jeszcze talizman. Talizman bez dziury. On dość słaby, więc możemy rozmontować kolejne to. I zobaczyć, co my tu dalej mamy. 5 kluczy, 10 komnata, no może pójdźmy trochę dalej. Spróbujmy jakiś złoty pokój. Dobra, epic. Rękawice. Czy my mamy tu jakieś rękawice potrzebne? No mamy, punkty życia. Dobrze, jakby to wpadło na Magusia. Poproszę. Zręczność. No nie, niestety nie. Na zręczność mi są niepotrzebne. Więc rozmontowanko niestety. I wchodzimy dalej. Dobra, spróbujmy uciec. Spróbujmy uciec grzybowi. Tu pewnie już zginiemy. Dokładnie. No i dobra. Nie jest najgorzej. 14 komnata. Mogło być lepiej. No ale to tyle z legendarnego lochu. Możemy sobie teraz jeszcze przeklikać na szybko awkę i zobaczyć, jak to tutaj będzie wyglądać, jeśli chodzi o pupilę. Bo to też jest dość ciekawe, ile uda nam się karmień zrobić na wszystkie pupilki. Na pewno na wodę i na ziemię zrobimy karmionka. To zresztą zaraz się okaże. Tutaj oczywiście weźmiemy sobie to. No i dzisiaj przy okazji też są już pierwsze mecze 1/8 finału Euro, więc od razu sobie je omówimy. Więc Walia Dania będzie pierwszy mecz dzisiaj o 18:00. Więc tutaj będzie na pewno ciekawie. Jeśli chłopaki grają w Kopenhadze, to bym obstawiał na pewno zwycięstwo Danii. Ale nie wiem, gdzie grają, bo nawet nie sprawdzałem. A jeśli grają gdzieś tam indziej, no to będzie na pewno wyrównane spotkanie. Więc tutaj podejrzewam, że może być nawet dogrywka. Chociaż myślę, że Dania wygra to spotkanie mimo wszystko. I tutaj obstawiam takie 2-1 dla Danii.
ewentualnie w podogrywce, czyli 1-1 i w podogrywce 2-1 dla Danii. Raczej do karnych nie dojdzie, tak mi się wydaje, że tutaj raczej do karnych nie dojdzie, więc też możecie dawać znać w komentarzu, jak wy typujecie to spotkanie. No i drugie spotkanie to Włochy-Austria, no i tutaj raczej bez większych problemów Włosi sobie powinni poradzić z Austriakami. Austria jakoś rewelacyjnie na tym turnieju nie gra, więc gładkie 2-0 powinno być dla Włochów, bez nawet takiego większego przemęczenia. Więc tutaj 2-0, a spokojnie Włosi wygrywają. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Więc te dwa spotkania na dzisiaj już mamy omówione. Możemy sobie kończyć tą maweczkę w miarę sprawnie, bo zaraz zobaczymy, ile tutaj już trwa odcinek. Odcinek już trwa 15 minut, nawet troszkę ponad, więc mamy jeszcze chwilę tak naprawdę. Mamy jakąś klipkę jeszcze z misji, którą dostaliśmy. Jakiś metal. Metal akurat to jest najgorsze, co możemy dostać w tym momencie. Tutaj weźmiemy sobie to. Cliffka, ok. Cliffek nigdy dość, że tak powiem. Tutaj oczywiście weźmiemy sobie krótką misję i lecimy po jednym piwerku, żeby maksymalizować tego golda, przynajmniej starać się maksymalizować tego golda, no bo takimi misjami to my za bardzo tego golda nie zmaksymalizujemy. No, ale zawsze jest szansa, że będziemy dostawać właśnie tak jak teraz jedzonka. No tu jeszcze jakiś odłamek przy okazji nam wpadł. Tutaj 8, 8, 16, dwójka za 16 jak najbardziej. Lecimy dalej. Dwójka, piątka za 16 oczywiście jak najbardziej. Dalibyście jeszcze jakieś może cytryny, bo tutaj coś cytryn nie chcecie dawać. A cytryny to też jakiś owoc mimo wszystko, więc przydałyby się te cytrynki, bo tam Rogun trochę płacze, że jest głodny, to od razu rozmontowanko. Tutaj oczywiście dwójka za 16. No tych cytryn to nie chcecie dawać, naprawdę. O, dziękuję, dziękuję, posłuchaliście, to jeszcze parę cytryn, bym poprosił jeszcze parę cytryn. To by było już naprawdę miło, gdyby tak jeszcze parę cytryn tutaj wypadło. Weźmiemy to, bo nie chcę sprzedawać tej platy mimo wszystko. Ale tutaj już muszę wziąć tą tarczę, żeby sobie rozmontować. Ta piątka, bierzemy. Rozmontowanko kolejne. Tutaj piątka za 15. Hełmem, który sprzedamy. Dobra, czwarty browarek. 2 za 10. Zdecydowanie, zdecydowanie sklep Syndrom. 10 za 17. No i tutaj chciałbym wziąć tą siódemkę, ale wezmę tą dziesiątkę, bo to jest tyle ekspa, że żal tego nie wziąć. Mimo że gram tutaj pod golda w tym momencie. Ale takiej misji na expa się nie opluwa. Nawet nie ma takiej szansy. Jeszcze tam coś kot mi chabruzi, mam nadzieję, że tego nie słychać. Bo coś tam pera. Ale trudno, jakoś musimy sobie z tym poradzić. Z tymi hałasami drobnymi. Tutaj machniemy sobie tą dwójeczkę. Tutaj piąteczka. I jeszcze truskaweczka. Także spoko. Truskawki też są jakoś zawsze na propsie. Wczoraj troszkę nam chyba brakło. Tutaj machniemy sobie kolejny browarek. Ale jeszcze chciałbym dostać parę cytryn. Może ze dwie jeżyny. To by było naprawdę miłe. Nie wiem ile tam potrzebuję, ale... O, truskawka jest, okej. To jeszcze ten, jeszcze poproszę jeżynę, o cytryna, ok. Jeszcze jeżynę, ma. 2 za 15, nie ma.
Może tu będzie jakaś jeżyna. Pyk. A. Może tu? Metal. No to nie jest jeżyna. Tu bierzemy to. Odłamek. Odłamek to jeszcze nie najgorszy. Musimy wziąć bez itemu misję. Tu już niestety z itemem. Wydajmy. Siódemki, dziesiątki. Tu lepsza siódemka zdecydowanie. Metal. Użyłem, nie użyłem, dobra. Tyk. Podajcie jeszcze jakieś jedzonko i będę mega zadowolony. Metal. Nie chcę już metalu. Dobra, tu bierzemy tą z lepszym expem. Dawaj, odłamki. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy piweczka i jesteśmy w domu. No chyba już nam nic nie da. Gra stwierdziła, że i tak za dużo dostaliśmy. Więc już nie nastawiam się, że cokolwiek dostaniemy. 2 za 16. Odłamki, jeszcze coś nam sypnęło odłamkami. 2 za 2. Na czerwona. Ale trochę mało golda. Dobra, weźmy tą. I zobaczmy przedostatnie piwko. Za 4 miliony. Jeszcze dużo goldika. 2 za 13. Jeszcze śliwka. Śliwek u nas dostatek. Chciałbym jeżynek. Dobrze, ustaliliśmy jeszcze jakąś fajną misję, mam nadzieję. 2 za 4, 2 za 4, 800. Dobra. Jest git. I ostatni browarek odświeżający. 7 na golda niestety. Więc nic nam to nie dało tak naprawdę, ta czerwona, ale była krótka. Tutaj musimy wziąć znowu czerwoną, też na golda. Daliśmy odłamki i na koniec dostajemy same piątki niestety, więc bierzemy tą. I okej, możemy sobie ustawić warciochę na 10 godzin. Wydać wszystkie statystyki. Robiliśmy w ogóle awkę. Bez większych grzybów, ale trudno. Czasami i takie błędy się trafiają, no trudno. No, chociaż tych grzybów i tak nie jest najmniej, więc tutaj akurat to nie był jakiś wielki problem. Rozdajemy sobie to wszystko. Już zbliżamy się do 40 tysięcy wytrzymałości. Dosyć fajnie. Okej, dobra, idziemy na rękę. Zaatakujmy sobie może tutaj tego wojownika. Nawet się udało wygrać. W zbrojowni chyba nic nie było, w gabinecie nic nie było. Więc idziemy na pupile. 6 karmień roku. Proszę bardzo, 6 karmień w świetle. Proszę bardzo. No to 9 karmień w ziemi. Dziewięć karmień w ogniu. Dobra. I 9 karmień w wodzie. No, jak nakarmiono? A, bo już 9 razy myślałem, że jeszcze parę razy mogę nakarmić. No wiesz co, mam tak dużo tych śliwek, mógłbym nakarmić go jeszcze 9 razy dzisiaj. No ale dobra, koniec żartów. Musimy zaatakować sobie Guliego. Ja w ogóle kręciłem kołem, kręciłem. Tutaj wszystko zrobiłem, muszę zaatakować Guliego. On ma 1066 karmiń w roku.
Więc to będzie dość mocny przeciwnik, więc pójdźmy może po prostu światełkiem, żeby mieć tą drobną przewagę. No, zobaczmy. Jorp 100. Wygrał z naszą dzyńką, to ciekawe. Retum 2, więc stracił jedno jedzonko. Przeszedł w toperza, więc to będzie easy. Don 52. I tu już dwusetki. Dwusetki kontra dwusetki. Zawiszka pokonana. Diabłoczort niepokonany. O kurde. No to teraz będzie ciekawie. Mamy takie same statystyki. I kogo teraz poniesie? Mam nadzieję, że nas. Na razie mamy nawet praktycznie tyle samo życia. Ale dobra, krytyk jest po naszej stronie i wygrywamy budem, ale wygrywamy. Mamy kolejną jeżynę. Dzisiaj prawdopodobnie dokarmimy tego Dona na 9, także dzisiaj braknie nam tylko 3 jedzonek, żeby mieć maksa. Byłoby miło, gdyby się udało, no ale niestety już wytryny nigdzie nam nie polecą dzisiaj. Więc okej, tu możemy sobie rzucić jeszcze kośćmi na koniec. Może odłamki spróbujemy. Nie? No to chociaż kamień byś dał. Spoko. Kamyczek zawsze na propsie, jak to mówią. Tutaj może jakieś klepsyderki. Też nie. No to odłamki spróbujmy jeszcze raz. No dziękuję. W końcu coś dostałem. Nawet wezmę ten kamień, żeby ci smutno nie było. Dobra, tutaj weźmiemy to. Tutaj oczywiście to. Tutaj nic nie wypadło. O. A, bo to były rzuty pierwszy. Dobra. Się lekko pomyliłem, ale nawet dobrze, że się pomyliłem. Weźmiemy duszę. Nawet dusz się nie udało wygrać. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. No powoli zbliżamy się do tego kolejnego poziomu kopalni złota. Ale to bardzo, bardzo powoli. No jeszcze brakuje nam 30 milionów dusz. Czy my dostaniemy jakieś dusze z kalendarza? No dostaniemy, ale dopiero za 6 dni, więc to już prawdopodobnie będziemy na końcówce robienia tego magazynu. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czy my tu już wszystko zrobiliśmy? Chyba tak. Tutaj zrobiliśmy menadżer areny. Był resetowany ostatnio, więc też na razie nic tutaj nie robimy. Czekamy na te pieniążki, żeby sobie ulepszyć siedzisko VIP. Ale to jeszcze sobie dość długo poczekamy. W zbrojowni nic nie było. Ile nam rozmontowań zostało? 3. Więc pewnie coś sobie rozmontuję jeszcze spokojnie. Pewnie te tańsze rzeczy sobie rozmontuję. Albo w sumie od razu przy was sobie to zrobimy. Rozmontuj. Rozmontuj. To jest za 10, to jest za 2. Możemy to wziąć. Rozmontuj. I spoko. Tak to mniej więcej teraz w tym momencie wygląda. Tu jeszcze ten pierścionek sobie przerzucimy w tą stronę. Ta broń plus 60. Więc tutaj możemy ją nawet założyć 56% tu. Bo ma slota. I może nawet damy jej jakiś ten kamyczek. Że ona już tu będzie na stałe. Niech ma. Niech ma. Barbar niech się cieszy. A my tu sobie później będziemy próbować coś ogarnąć jeszcze. Jakieś inne itemy dla Barbara i dla naszych innych pachołków. Żeby mieli. Także tutaj to już mamy zrobione. Tutaj wszystko wrzuciliśmy. Stajnia jest ogarnięta. Lok zrobiony. Tutaj wszystko odebrane. Kopalnia się cały czas robi. W ogóle kolejny beryl mi wczoraj wypadł, 1038. Jeszcze tylko 2 beryli mi brakuje do całości, więc już jest naprawdę nice. Naprawdę fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o te legendarne przedmioty, no to oczywiście tutaj 5 przedmiotów z pierwszego podejścia, tutaj 4 przedmioty z drugiego. Tutaj troszkę więcej, no bo te bronie się udało. No to mamy 5, 7. No i tutaj już mamy 2. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć dużo powtórek. Także w tym odcinku
To by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i na razie.